Cześć, to Ernest i stało się. Do Fortnite wkradł się impostor, ale to nie wszystko. Na polu bitwy zachodzą kolejne zmiany oraz pojawiły się nowe darmowe nagrody. Zanim jednak do tego przejdziemy, to w moim ostatnim filmiku wkradł się błąd. Dałem wam znać, że najbliższy duży update z letnim eventem, wyzwaniami i tak dalej będzie 14 czerwca. Poprawka, ten update będzie 21 czerwca, we wtorek. W najbliższy wtorek zaś, 14 czerwca, może być aktualizacja zawartości, bez pobierania, z rękawicą albo z Saddlerem. Swoją drogą, wielu z was w komentarzach zauważyło, że na zwiastunie tego sezonu widać, jak Miałśniak jedzie na nartach za motorówką, co dotychczas było możliwe jedynie z rekinami i wędką. Być może ten tajemniczy przedmiot Saddler pozwoli nam się uczepić każdego pojazdu. Jak widać, to dosłownie wyrzutnia z siodłem i jakąś zaczepką na końcu. A jeśli wejdzie rękawica z kotwiczką, to będzie ona wypadać ze specjalnych filetowych skrzynek, które znajdziemy na tak zwanych przystankach kotwiczki. To charakterystyczne niebieskie budowle, gdzie będzie gwarantowana przynajmniej jedna taka skrzynka. Co fajne, te przystanki zmienią się, gdy graplery wejdą do gry, dzięki czemu bardzo łatwo będzie je znaleźć. A oto mapka z tymi przystankami od Kumara. Okej, przejdźmy do zmian na wyspie. Na start tego sezonu mogliście zauważyć, że korzenie drzewa rzeczywistości na wyspie sięgają niezwykle daleko. A to tylko początek. Twórcy gry ostrzegają nas, że przez cały sezon będziemy obserwować wpływ drzewa rzeczywistości na inne części wyspy. I proszę bardzo, w sobotę około 12. Kolejny korzeń wystrzelił z podziemi obok tartaku Logjam. Zauważcie, że korzenie przy jaskini były tam tylko po drodze, a tutaj wyglądają, jakby były u celu, gotów wprowadzić kilka zmian. Po społeczności Fortnite krążą teorie, że miejscówki zarośnięte przez drzewo rzeczywistości ulegną nietypowym zmianom. Na biomie drzewa widzimy, że charakteryzuje się fioletową trawą, drzewami i dużymi grzybami. A do tego znajdziemy tu obiekty powracające z poprzednich wysp. Hangar ze zesnęłego składu i krzesło z rozdziału pierwszego oraz rekina z rozdziału drugiego. Być może miejsce tartaku zajmie inna powracająca miejscówka, przynajmniej częściowo. Z wycieków wiemy, że drzewo sięgnie jeszcze Daily Bugle, maślanej stajni po panu Ciacho, cichej ciśniny i kanionu kamienic. Drzewo rzeczywistości jest ściśle związane z punktem zerowym, a za każdym razem, gdy punkt zerowy wchodzi w grę, to zachodzą nietypowe zmiany, często związane z przyszłością wyspy. Pan Ciacho opuścił swoją knajpę, więc u niego może pojawić się dosłownie cokolwiek. Kto wie, może nawet powrócić częściowo przyjemny park. No to by było super. Ale to tylko pomysły. Po drodze chciałbym wam bardzo podziękować za wsparcie z kodem Ernest. A oto kilku z moich wspierających. W zamian mam dla was dawkę Luni. Poza tym, Among Us. Po raz pierwszy zapowiedziano tę współpracę w październiku zeszłego roku, a w czwartek SAS załoga weszła do Fortnite. W ramach tej współpracy dodano plecak członka załogi z 10 stylami opartymi na kolorach członków załogi. Co bardzo fajne, nasz mały kolega jest reaktywny. Podczas ruchu w dowolny sposób, czy to szybując, jadąc autem, biegnąc, drepta on animację prosto z Among Us. Przy powaleniu zaś pada na swoją zaszkloną twarz. A do tego gra dżingiel śmierci, który jest równie głośny dla graczy w pobliżu. Kolejnym owocem tej współpracy jest emotka Taniec Rozpraszaniec, która nawiązuje do legendarnej scenki z gry Henry the Stickmin, autorstwa twórców Among Usa. Wszystkie te SAS nagrody trafią do sklepu za fodolce w późniejszym terminie. Na dzień dzisiejszy można je zgarnąć na dwa sposoby. Każdy, kto kupi Among Us na Epic Game Store na PC-cie, otrzyma wszystkie te przedmioty. Jeśli odebraliście Among Usa, kiedy był za darmo na Epic Game Store, musicie kupić dowolny pakiet gwiazdek. Jeśli kupicie Among Us na Epic Game Store i do tego jeszcze gwiazdki, otrzymacie przedmioty i jednorazowo zastrzyk 600 hodolców, co swoją drogą było ogromną gafą od Epika. Na początku ten zwrot hodolców nie miał limitu użyć, dzięki czemu na przykład Hypex w cenie niecałych 300 zł nabił sobie ponad 60 tysięcy hodolców, a później je podwoił nowym sposobem. Ten trik jednak już nie działa. Z tego powodu również nagrody za kupienie Among Us są przyznawane z opóźnieniem, aby nie było powtórki z tego błędu. Tego samego dnia zaszło kilka zmian w balansie. Twórcy gry aktywnie śledzą to, jak nam się gra i od czasu do czasu dostosowują statystyki broni, aby rozgrywka była przyjemna i żeby każda broń miała szansę zabłysnąć. Więc tak, bojowy PM w klasach od szarej do legendarnej zadaje teraz o 1 punkt obrażeń mniej. Ta sama zmiana dotknęła bursta z lunetą. W każdej klasie zadaje 1 punkt mniej. I ponadto zwiększono odrzut pierwszego strzału. W przypadku nowej podwójnej strzelby za to zwiększono minimalną liczbę łusek, które trafiają gracza z 3 na 4 oraz znacząco zwiększono maksymalną ilość obrażeń w ciało w każdej klasie. Dzięki tej zmianie mityczna dwustrzałowa strzelba potrafi wycisnąć aż 198 punktów obrażeń w głowę, a karabin szturmowy młot ma zmniejszony odrzut. Zmiany te powinny zachęcić graczy do korzystania z nowych broni, szczególnie w trybach bez budowania, gdzie z kategorii karabinów praktycznie każdy sięga po auga, a zamiast po pompę, po PM-a. Rzućmy okiem na najnowsze przecieki. Dla tych, co nie wiedzą, to Tim Sweeney, szef wszystkich szefów Epic Games, zapowiedział, że w tym roku wyjdzie tryb kreatywny 2.0 pod nazwą Unreal Editor for Fortnite. Na ten moment nie znamy zbyt wielu szczegółów, oprócz tego, że ogólnie będzie miał
istnieją niewyobrażalnie dużo możliwości. Dzięki wydobywcom danych jednak poznaliśmy kilka linijek kodu związanych z funkcjami trybu kreatywnego 2.0. I w skrócie będą tam przynajmniej te same funkcje co w obecnym trybie kreatywnym, ale rozszerzone. W grze będzie można stawiać nie tylko obiekty z galerii, ale i własne modele, które zimportujemy. To może być dosłownie cokolwiek. Każdy obiekt będzie można dostosowywać od podstaw. Tekstury, animacje i tak dalej. Z nowych funkcji będzie m.in. kreator stworów, więc pewnie będzie można w miarę łatwo tworzyć swoje własne żywe kreatury. Pojawi się również kreator NPC-tów. NPC-ta będzie pewnie można stworzyć na wzór postaci z Fortnite albo zaprogramować go w dowolny inny sposób. Hypex dał znać, że na start będzie nawet gotowy wzór na postać, która szłaby do wskazanego przez nas miejsca. Epic pracuje nad specjalnym językiem do programowania o nazwie Verse. I dla przykładu ta postać i reszta nowych funkcji powstała na podstawie tego kodu. To oznacza, że gdy twórcy gry wydadzą w pełni ten edytor, dosłownie wszystko będzie pod naszą kontrolą. Z tej racji nasze kreacje w trybie kreatywnym 2.0 nie będą się w grze nazywać mapami, a projektami, co wiemy z innych wycieków od In The Shade. Pasuje, to już nie będą tylko mapy. Ja tak jeszcze tylko przypomnę, że tryb oszustów powstał właśnie w trybie kreatywnym 2.0. Dalej w temacie wycieków to okazało się, że ładowany pistolet maszynowy to była tylko nazwa kodowa dla wyrzutni ostrzy do piju, co zdradziły nam dźwięki z plików gry, przypisane do tej broni. Ma ona nawet gotowe statystyki w klasach od szarej do mitycznej. I będzie można trafić nią headshota. Wystrzelona piła zatrzyma się na graczu lub budowli, stale zadając obrażenia. Strzelba Overload zaś, inna broń z wycieków, to prawdopodobnie po prostu strzelba, a nie żadna nazwa kodowa na coś innego, na co wskazują jej dźwięki przeładowania. Z innych wycieków dowiedzieliśmy się, że cały zestaw Spidermana Zero zostanie ujawniony 15 czerwca o 16:00, a do sklepu wejdzie prawdopodobnie 2 dni później. Wraz z tym skinem wejdzie nieznany jeszcze zbierak i emotka po zlądowaniu Spidermana. Dalej w temacie skinów, to na konsolach PlayStation jest już dostępny nowy pakiet PS Plus. Zawiera strój Blizzard Bomber i plecak. Poza tym to Fortnite wstawił na swojego Twittera krótki filmik o przejażdżkach na dzikich zwierzętach w sezonie 3. Co ciekawe jednak, gracz na tym krótkim klipie używa karabinu bojowego, którego nie ma z nami już od startu rozdziału 3, więc być może wróci do gry w jednej z aktualizacji. To nie wszystko. Do 14:00 dzisiaj można zgarnąć 40 tysięcy expa i graffiti. Od tej nagrody dzieli nas kilka prostych kroków. Najpierw trzeba wejść do specjalnego trybu pokazu Gen Hoshino, który jest wyróżniony w zakładce z trybami. Na start trafimy na wyspę startową tego wydarzenia, gdzie trzeba odczekać kilkanaście sekund. Po upływie tego czasu gra zabierze nas w interaktywną przygodę z muzyką Gena. Cały pokaz trwa około 15 minut, ale nie trzeba być cały czas przy grze, ponieważ nasza postać sama, tak czy siak, będzie przechodziła na następne etapy. Ciekawostka, na etapie z wodnistą podłogą do tańca, gdy gra kawałek o tytule Koi, można zatańczyć specjalną emotkę z teledysku tej piosenki. Co dziwne jednak, ta emotka w szafce nie ma muzyki, więc prawdopodobnie na razie nie wejdzie do sklepu. Po zakończeniu tego pokazu gra zabierze nas z powrotem na scenę startową, gdzie teraz będzie czekać złota moneta. Po zebraniu jej możecie wrócić do lobby i odebrać nagrody. Dalej, Fortnite ogłosił nową edycję Emote Royale. I tak jak w poprzednich edycjach, zwycięski taniec lub ruch stanie się emotką w Fortnite, a zwycięzca przy okazji otrzyma 2500 dolarów i swoją własną emotkę. Tak tylko przypomnę, że pierwsza edycja tego wydarzenia z 2018 roku dała początek legendzie Orange Shirt Kida. Jednak finalnie wygrała emotka Boogie Down, a w karnecie sezonu 4 rozdziału 1 nazwano emotkę po tym dżentelmenie w pomarańczowej koszulce. W drugiej edycji wygrał remix emotki Electro Swing. I to w sumie na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!